Siemanko ludziska i witam was bardzo serdecznie, z tej strony Gracek.pl i dzisiaj sobie pogramy tak spokojnie i tak fajniuśko w Call of Duty Black Ops Cold War, odcinek 5. No to lecimy z tym koksem. Budynek jest tuż za tym wzniesieniem. Echa zimnej wojny. Damy ci sygnał, kiedy znajdziemy komputer. Woods, wiecie co KGB robi z podwójnymi agentami, nie? Da. Dla takiej drużyny niemal warto stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Paliwa mam tylko na godzinę. Sprężcie się, albo wracacie sami. Ruszajmy się, Mason. No dobra. Lecimy. To jest nasza wtyka? Nie daj się zwieść zapachom wódki i kawioru. Dmitri to stary wyjadacz. Wie, jaki trup... Ale ładnie. Pa. Połowa to jego robota. Uwaga, zwiadowcy na wzniesieniu. Lepiej ich zdejmijmy, póki są daleko. Tylko... Dwóch musiałem zabić, a ten po co ze mną jest? Przecież mi w ogóle w niczym nie pomaga. Zdejmij jednego ćwoka, ja się zajmę drugim. Dobra robota. Nie wygląda za solidnie, ale skoro Ruscy dawali radę... Dobra. To lecimy. Dawaj! Chyba jeszcze tam ktoś był. Pięknie. Oto i stara stacja satelitarna. Wygląda, jakby zaraz miała się zawalić. Oj, za dużo ich jest. Trzeba będzie pójść trochę bliżej. Dobra. Mają snajperów. Nie daj się zauważyć. Mają. Nie zdradzaj pozycji. O, jest. O kurczę. Chodź. Dawaj! Chyba nie zdążyłem. Albo zdążyłem. Sniper dostał. Dobra robota. Dawaj! Dawaj, ładuj szybko! Granat! Wow, dobre. Dobre to jest. Chyba wszystko. Niech nie. Co za miejsce? Jak nie czysto? Czysto! Coś słychać. Zobaczymy w piwnicy. Słyszałeś? Przekroczyłem to wyciągnięcie z tego komputera. Wow! Sowiecka inżynieria. Wow! No i zginąłem. Nawet nie wiedziałem, że tam...
Aj, szkoda tego komentować. Bez komentarza i tyle. Ja bym powiedział, jabadabadu! Teraz mi się udało. Dobra, no to lecę ja, tchórzu. Wow! Niedobrze. Mason, jak sytuacja? Straciłem pieprzoną broń. Widzę tu jakiś tunel. Musisz znaleźć inne wejście. Przyjąłem. Bądź w szóstym. Woods. Świetnie. Dobra. Cholera, zimno. No, zimno. Był to tkurzy. Co to? Może coś znajdziemy. To miejsce było zaproszone po schodzie lawiny. Я слышал, что при раскопках были найдены тела с пулевыми ранениями. Ты что, хочешь сказать, что наше начальство скрыло вражескую атаку на советской земле? Лавины не стреляют в людей. Я в любом случае. Нам пора идти. Ты что, боишься привидений? Я боюсь заблудиться и забьешь нас. В любом случае, разве здесь есть что-то важное? Не вижу ничего ценного. Курча. Dobra. Idziemy po cichutko. Cicho, a tu są otwarte okna, zapomniałem. Kurczę, idzie. Chyba. Dobra, załatwiony. Ciekawe, co otwiera. Ciekawe. Znajdź szafkę z bronią i otwórz ją kluczem.
Ничего не вижу. Все чисто. Все чисто. Воу! Мейсон, слышишь меня? Мейсон, куда ты еще? Да, хочешь быть близко. Добра. Отварте. Тен теж. Тьеми. Тенди! Аж дивно, что не злетел сюда целый Związek Radziecki. Такого наробилось на балу. Не пружновалось. За то не платил. Wykopy? Zgodnie z tą mapą powinieneś obrócić o kilka stopni w lewo. Bardziej na północ. Mam przeczucie. Steiner pracował nad całym mnóstwem dziwactw. Nowa 6 była zaledwie czubkiem góry lodowej. O co mu chodzi? Wygląda na to, że zbierają manatki i szykują się do wyjazdu. No dobra, już obejrzałem. Tam. Co to takiego? Według mapy ten dźwięk jest nad atrium, czyli rzut kamieniem od starej sali komputerowej. W zachodniej części bazy stoi duży dźwięk. Przygotuj wciągarkę. Tam musi się rozwijać. Nie spostarujnie! Tak to się robi. Wow! Jak na czwartego lipca, co? Nie ma za to! Ruchu! Biegnę do osłony! O nie! Koło mnie była beczka, dlatego zginąłem. Tak, nawet jest napisane, że zabiło mnie wybuch beczki. Oj, mogłem pierwszy te. Dobra. O-o! Wow, widzieliście to? Wow, damn! O, granat! Thank you.
O kurczę! Wow, grubo. Oby Kalina wytrzymała. Lecimy. Oh, damn. Jestem nad wykopem. Wszystko gotowe? Widzimy się w bitwie. Czekaj. Mason, musimy tam zejść. Ruchy. No ale jak? Jak tam chcesz zejść? Dobra, jak tam wejść? Dobra. Spadamy stąd. Bierzemy komputer i spadamy. Jak najszybciej. Gdzie oni strzelają? Skąd oni strzelają? Kurcze pieczone. A tu są! Wow! Zajebiście. Misja udana. 4 dni później. Hudson? Skończyliśmy analizę komputera, który Mason i Woods prowadzili z Yamantau. No i? Perseus szukał śpiochów, z których korzystał Dragowicz w 68. Daj nam nazwiska. Oddział Adlera się nimi zajmie. Perseus je usunął. Ja je wiem. Te informacje znajdują się teraz tylko w jednym miejscu. Na Ubiance. Co? W kwaterze głównej KGB? Czemu Perseus sam ich stamtąd nie wziął? Nie mam pojęcia. Może działa bez zezwolenia. Dam znać Adlerowi, ale albo zrobimy to jak trzeba, albo nie zrobimy wcale. No dobra, no to mamy misję do zrobienia. Cóż, chyba będziemy musieli do Moskwy jechać. No cóż, no ciekawie będzie. Dobra ludziska, to byłoby na tyle z odcinkiem 5. Jeżeli wam się spodobał odcinek, subskrybujcie, lajkujcie i takie tam. I dziękuję wam ślicznie, że byliście i oglądaliście. Trzymajcie się cieplutko, bye bye. Na razie, hej.